Lubinianie w trzecią rocznicę katastrofy w Smoleńsku czczą pamięć ofiar tragedii. Zginęli ludzie, którzy byli na wysokim stanowisku, którzy panowali w naszym państwie. Egzamin na prawo jazdy już wkrótce w Lubinie. To jest po prostu mądry, chyba słuszny powrót do tego, co mieszkańcy, myślę, cenili wcześniej, czyli możliwości zdania na własnym podwórku. Jest środa, 10 kwietnia. Mariusz Najwer, zapraszam na informacje. Dziś trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku rozbił się prezydencki samolot Tu-154. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką. Lubinianie, podobnie jak w poprzednich latach, uczczą dziś pamięć ofiar tej tragedii. O godzinie 18 odprawiona zostanie uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie wszyscy przejdą pod tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy, gdzie zostaną złożone wieńce i kwiaty. Szok, przejmujący smutek i niedowierzanie towarzyszył wszystkim Polakom 3 lata temu, gdy w Smoleńsku roztrzaskał się prezydencki samolot. Mieszkańcy Lubina mówią, że dziś po 3 latach od tej tragedii uczucia z nią związane są nadal bardzo żywe. To jest wielka strata dla naszego kraju, ponieważ zginęli ludzie, którzy byli na wysokim stanowisku, którzy panowali w naszym państwie. I... Pamiętamy mimo tych 3 lat o nich? Oczywiście, że tak. Na pewno pamiętamy, są w pamięci wielu Polakach, dlatego jest to przykra sprawa jak dla każdego człowieka, jeżeli ktoś bliski odejdzie z rodziny, a tym bardziej, że to była głowa państwa, nie? No podzieleni są i problem, że nie są jakoś razem, nie? Tylko tak, ja tak uważam, że to nie w porządku, nawet co zrobić. Ale pamiętamy o tych wszystkich, którzy zginęli? Pamiętamy, bo powinniśmy pamiętać bezwzględnie. W tym roku obchody rocznicowe, podobnie jak rok temu, rozpoczną się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Początek o godzinie 18. Po mszy świętej zorganizowany zostanie przemarsz pod tablicę upamiętniającą narodową tragedię. Tam złożone zostaną kwiaty i wieńce. Egzaminy na prawo jazdy być może już wkrótce będą odbywać się w Lubinie. Władze miejskie potwierdzają, że jeśli tylko nowe przepisy umożliwiające tzw. miastom prezydenckim organizację egzaminów na kierowców wejdą w życie, prezydent Robert Raczyński złoży stosowny wniosek w tej sprawie do marszałka województwa. Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami umożliwia miastom prezydenckim, a więc takim, w których władzę sprawuje prezydent, organizację egzaminów na prawo jazdy. Władze Lubina będą się starać o umożliwienie mieszkańcom zdawania egzaminów na ulicach swojego miasta. Przypomnijmy, że tak naprawdę w Lubinie już kiedyś była taka możliwość. Ci, którzy zdawali prawo jazdy jeszcze w latach 90. pamiętają, że egzamin zarówno praktyczny, jak i teoretyczny odbywał się tutaj w Lubinie. I to jest po prostu mądry, chyba słuszny powrót do tego, co mieszkańcy, myślę, cenili wcześniej, czyli możliwości zdania na własnym podwórku. Utworzenie ośrodków egzaminacyjnych nie jest obowiązkowe dla żadnego miasta prezydenckiego. Ustawodawca daje też możliwość samorządowcom zadecydowania o tym, czy będą chciały budować u siebie WORT, czy też zdecydują się na filię. Prezydent jeszcze się zastanawia, natomiast na pewno nie ma sensu tworzenie jakiejś biurokracji. Myślę, że filia to będzie to. Chodzi o wygodę mieszkańców, a nie o tworzenie jakichś kolejnych stanowisk urzędniczych. Zmiany w ustawie nie wskazują kosztów zorganizowania ośrodków egzaminacyjnych w miastach liczących od 50 do 70 tysięcy mieszkańców. Nowelizacja zakłada jedynie wprowadzenie w miastach bez praw powiatu, których organem wykonawczym jest prezydent, możliwości przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy na kategorie A i B, które są najbardziej popularne. Przypomnę, że oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze. Nietypowy sposób na wyjście z mieszkania. Kierowcy w powiecie musieli zdjąć nogę z gazu. Mieszkańcy bloku przy ulicy Asnyka w Lubinie przeżyli chwilę grozy. Późnym wieczorem kobieta próbowała wyjść z mieszkania przez balkon na pierwszym piętrze budynku. W akcji ratunkowej wzięły udział wszystkie służby. Sprawczyni całego zamieszania tłumaczyła potem, że obudziła się w mieszkaniu znajomego po suto zakrapianym alkoholem spotkaniu. Kiedy zorientowała się, że gospodarza nie ma, a drzwi wejściowe są zamknięte na klucz, zdecydowała się opuścić lokum w inny sposób. Policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe o kobiecie chcącej wyjść przez balkon z pierwszego piętra poinformowali późnym wieczorem zaniepokojeni mieszkańcy bloku przy ulicy Asnyka.
Osoba, która dzwoniła, obawiała się, że może tutaj chcieć popełnić ona samobójstwo. Na miejsce pojechali policjanci z naszej jednostki, była tam również straż pożarna. Koledzy ze straży pomogli tej pani zejść z balkonu. Zachowanie kobiety było wynikiem spożycia dużej ilości alkoholu. Kiedy policjanci zaczęli wyjaśniać całą sytuację, okazało się, że pani przebywała w mieszkaniu u swojego znajomego, z którym spożywała alkohol. Ten wyszedł z mieszkania, zapominając o tym, że ta znajoma w tym mieszkaniu jest, zamknął drzwi na klucz. Pani tutaj, nie chcąc już dłużej czekać, aż właściciel mieszkania powróci do niego, postanowiła właśnie w ten sposób przez balkon wyjść, schodząc na kolejny balkon piętro niżej, wydostać się z tego mieszkania. To jej się nie udawało. W związku z tym reakcja mieszkańców tutaj bardzo słuszna. Policja zleciła badania kobiety także pod kątem użycia przez nią środków odurzających. Policja kontroluje dziś prędkość na drogach powiatu lubińskiego. W najniebezpieczniejszych miejscach funkcjonariusze pojawili się z radarami i sprawdzają przejeżdżające samochody. Na pobłażanie nie mogą liczyć także kierujący czy pasażerowie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa bądź nieprawidłowo przewożący dzieci. Patrole lubińskiej drogówki szczególnie zwracają dziś uwagę na prędkość, z jaką poruszają się jadący po drogach powiatu lubińskiego. Nadmierna prędkość może powodować to, że mogłoby dojść do jakichś zdarzeń drogowych i też w tym celu policjanci będą temperować kierowców, ich zapały do szybkiej jazdy, aby bezpiecznie dotarli do celu. Mimo że zima nareszcie się kończy, to jednak, jak tłumaczył rzecznik prasowy lubińskiej policji, jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji nadal jest niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych, które tylko pozornie mogą wydawać się korzystniejsze. Z dnia na dzień zmieniają się warunki atmosferyczne, pogoda jest coraz lepsza, również jest bardzo zmienna. Mamy słońce, za chwilę pada deszcz, jezdnia jest śliska. Również poprawa pogody powoduje to, że kierowcy czują się na drogach troszkę swobodniej, pozwalają sobie na więcej, sądząc, że ta aura czy ta nawierzchnia jest dużo lepsza i można sobie pozwolić na więcej. Jednakże musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Czy jest ślisko, czy świeci słońce i asfalt jest suchy, nadmierna prędkość może spowodować to, że dojdzie na drodze do tragedii. Dzisiejsza akcja to wewnętrzne przedsięwzięcie lubińskiej komendy. Patrole będą kontrolować prędkość na trasach powiatu lubińskiego do późnych godzin wieczornych. Uczymy się przez zmysły. Pod takim tytułem odbędą się drzwi otwarte w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Szklarach Górnych. Do placówki uczęszczają przede wszystkim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, deficytami rozwojowymi i dzieci autystyczne. Już po raz kolejny organizację drzwi otwartych wspiera Ogólnopolska Fundacja Prodeste, zajmująca się pomocą osobom dotkniętych autyzmem. Oprócz wykładów specjalistów, rodzice będą mogli zwiedzić ośrodek, w którym na co dzień uczy się ponad 100 osób. Tematyka drzwi otwartych, dlaczego uczymy się przez zmysły, a dlaczego taka tematyka, to dowiedzą się Państwo, odwiedzając nas 13 kwietnia w naszej placówce. Między innymi w tym dniu dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, będą zorganizowane warsztaty sensoryczne, które poprowadzi właśnie pani Ławicka z Fundacji Prodeste. Program będzie bardzo ciekawy nie tylko dla rodziców, ale również dla wszystkich specjalistów, którzy zajmują się na co dzień terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Są to przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z dużymi deficytami rozwojowymi, no i oczywiście dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, tutaj z autyzmem. Mamy dwa oddziały klasowe. Rodzice, dzieci i specjaliści, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w drzwiach otwartych, będą mogli również wziąć udział w sesji terapeutycznej metodą Tomatisa, która polega na treningu uwagi słuchowej. Oprócz warsztatów sensorycznych prowadzonych przez dr Ławicką z Fundacji Prodeste, które są przeznaczone dla specjalistów, dla zaproszonych gości, również dla rodziców, są organizowane zajęcia warsztatowe, artyterapeutyczne dla rodziców i dzieci, ekozabawki. Będzie szansa, żeby stworzyć tylko i wyłącznie z surowców wtórnych zabawki dla dzieci. Drzwi otwarte rozpoczną się o godzinie 10 w ośrodku w Szklarach Górnych. W informacjach na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na kolejny serwis informacyjny, jak zwykle o tej samej porze. Do zobaczenia.